Oto gwiazda wielkiego ekranu, efekt na całego i wiele innych pokrewnych wyrażeń możemy usłyszeć ze strony Apple o nowym iPhone 10s. Wizualnie wiele się nie zmieniło, albo w sumie lepiej stwierdzić, że nic się nie zmieniło. W takim razie, czy są jakieś powody, dla których warto dopłacać do najnowszego iPhone'a? Sprawdźmy to. Produkty Apple mają to do siebie, że niezależnie co by ten producent pokazał, i tak to będzie się dobrze sprzedawać. Więc pytanie, czy po macoszemu został potraktowany iPhone 10s, który na pierwszy rzut oka nie ma zbyt dużo różnic w porównaniu do iPhone'a 10. Zobaczmy, czy warto zainteresować się tym modelem. Główną nowością w kategorii design i wykonanie jest pojawienie się wersji złotej iPhone'a. Brzmi to dosyć zabawnie, szczególnie gdy spojrzymy na cenę iPhone'a 10s i zwykłe dziesiątki. Z drugiej jednak strony jestem w stanie zrozumieć Apple, bo potrzebują więcej czasu na dopracowanie nowej technologii dla kolejnego iPhone'a, a do tego po co na siłę zmieniać coś, co się sprawdza i zbiera bardzo dobre opinie. Z tego właśnie względu otrzymaliśmy szklane wykonanie, o którym Apple mówi jedynie to, że jest to najmocniejsze szkło, które kiedykolwiek zostało umieszczone w smartfonie. Konkretów oficjalnych brak. Obie tafle są przydzielone metalową ramką wykonaną z chirurgicznej stali szlachetnej i tu cytat, z barwionym metalem na poziomie cząsteczkowym. W praktyce wygląda to tak, że ramka ma ładny, soczysty, złoty kolor i do tego bardzo szybko zbiera zabrudzenia. Jeżeli chodzi o złotą wersję kolorystyczną, to jestem bardzo na tak. Pod różnymi kątami przybiera ona barwę od kremowej przez żółty, aż po różowy i serio wygląda to bardzo ładnie. Apple nie zapomniał o wodoszczelności, dlatego 10s uzyskał certyfikat IP68. Warto dodać, że 10s jest wyraźnie mniejszy i lżejszy od 10R, a użytkowanie tego smartfona wydaje się znacznie przyjemniejsze. Apple do tego po staremu zastosowało slot kart nano SIM plus możliwość integracji eSIM. Mamy NFC, ale tylko do płatności za pośrednictwem Apple Pay. O jakości rozmów wiele nie trzeba mówić, jest po prostu perfekcyjna. W terenie 10s radzi sobie genialnie, mowa o pracy GPS-a, ale nie ma się czego wstydzić również, gdy przychodzi nam ochota poszperać w internecie. Na Wi-Fi śmiga równie bezkompromisowo, jak i na LTE. Podsumowując walory komunikacyjne, jeszcze koniecznie muszę pochwalić suwak na lewej krawędzi, za pomocą którego szybko wyciszymy telefon. Proste, ale piekielnie wygodne rozwiązanie. A co tam słychać u wyświetlacza? Mamy wcięcie, które stało się swoistą flagą smartfonu w 2018 roku. Apple zgrabnie próbuje zamaskować tapetami, które w połączeniu z genialną czernią ekranu OLED daje faktycznie złudzenie, jakoby front zajmowany był jedynie przez ekran, oczywiście nic bardziej mylnego. W 10s dysponujemy wyświetlaczem o przekątnej 5,8 cala i rozdzielczości 1125x2436 pikseli. Stosunek ekranu to 19,5:9, ostrość treści wyświetlanych na tym displeju jest nienaganna, o czym również świadczy zagęszczenie pikseli na 1 cal wynoszące 458 jednostek. Panel jest bardzo jasny, nie można grymasić na jasność maksymalną czy minimalną. Odwzorowanie kolorów jest chyba najbardziej trafione ze wszystkich tegorocznych flagowców. Barwy nie są w żaden sposób przekłamane, ale cechują się świetnym nasyceniem. Czernie są czerniami, biel jest bielą, o ile spoglądamy na telefon na wprost. Delikatne obrócenie telefonu, dosłownie o kilka stopni, powoduje, że kolor biały robi się kremowy i znowu wpada w zimny odcień. Będąc w szoku, jak można zaserwować taki ekran w sprzęcie za grube tysiące, wybrałem się do iSpot, chcąc zobaczyć, czy w innych iPhone'ach również jest ten sam efekt. No i był. Dziwię się, że nie mówi się o tym, bo na pewno niejedną osobę może to irytować. Dodam, że problem występuje z włączonym, jak i wyłączonym True Tone, czyli adaptacyjnym trybem ekranu, który reguluje automatyczny balans bieli. iPhone 10s ma wyśmienity ekran, z tym jednym dosyć poważnym ale. A jak z wydajnością? I wtedy wchodzi on, cały na biało, Apple A12 Bionic, wykonany w technologii 7 nanometrów, z 4 rdzeniami, z czego najszybsze taktowanie, do jakiego może rozpędzić się pojedynczy rdzeń, to 2,5 GHz. 2 rdzenie są szybsze, 2 wolniejsze, co jest normalną sprawą w dzisiejszych smartfonach. Do tego mamy 4 GB pamięci RAM i 64, 128 lub 256 GB pamięci na pliki. Tutaj istotna jest również zasobność waszego portfela, bo na wersję 256 GB trochę kapuchy trzeba mieć. Oczywiście kartę SD możemy sobie wsadzić, ale niekoniecznie naszego nowego iPhone'a, bo ten nie posiada slotu na kartę pamięci. Oczywiście w testach syntetycznych iPhone 10s zostawia daleko w tyle Huawei'owe Kiriny czy nawet Snapdragona 845. Zanim o systemie, to dosłownie kilka słów o bezpieczeństwie. Mamy ulepszone Face ID, które potrafi w mapowanie twarzy 3D, dzięki czemu nie jest dla iPhone'a istotne, czy patrzymy na niego na wprost, czy też pod kątem. Względem dziesiątki jest znaczna poprawa, do tego stopnia, że jestem w stanie stwierdzić, że jest to najszybsza działająca tego typu technologia w smartfonach. Radzi sobie lepiej nawet od Huawei Mate 20 Pro. O wygodzie takiego rozwiązania nie muszę mówić. Obok rozpoznawania twarzy muszę umieścić Memoji, czyli coś, co zobaczą jedynie inni użytkownicy iPhone'ów. Głupotka, ale jedna z fajniejszych. Tak samo jak Siri, która
nie mówi po polsku, czy narzędzie takie jak miarka wykorzystująca rozszerzoną rzeczywistość. Wiadomo, co z tego grona jest najbardziej przydatne. Warto dodać, że pomiary miarki są nadspodziewanie dokładne, a odchylenia są rzeczywiście niewielkie, choć nie polecam mierzyć elementów, w których każdy centymetr jest na wagę złota. Jeżeli chcecie uzupełnić swoją wiedzę o więcej ciekawych informacji związanych z iOS 12, to zapraszam do recenzji iPhone'a 10R, którą znajdziecie w kartach. O 10S powiem jeszcze tyle, że jest piekielnie szybki i jeżeli mam definiować współcześnie topowy smartfon po tym, jak szybko działa, to powiedziałbym, że król jest tylko jeden, niech żyje król, a cała Samsungowa, Huawei'owa otoczka mogłaby jedynie froterować podłogi na zamku króla iPhone'a. Wielozadaniowość jest bezkompromisowa i jedyna w swoim rodzaju. Nie powiem natomiast tak wiele pochlebnych słów o muzyce, mimo że na pokładzie mamy dwa głośniki stereo i to dobre dwa głośniki stereo. Ich maksymalna głośność jest standardowa, ale grałem super czysto, czasami zdarzy mi się nawet jakiś basikiem polecić, ale nie oczekujcie szaleństwa. Szaleństwem za to jest brak jacka 3,5 mm i brak przejściówki z Lightning do standardowego złącza słuchawkowego. Okej, 10R przejściówki zestawie zabrakło, model budżetowy, który kosztuje przeszło 3,5 tysiąca, ale jednak dla Apple budżetowy jakoś można jeszcze to wytłumaczyć, ale tutaj to trochę jak pójść do mięsnego kupić 2 kilo perliczki, a pani przy kasie rzuci tym mięsem i powie, że opakowania Nimo, trzeba było kupić normalnego kurczaka, a nie w burżuazy się bawić. Niedopuszczalne i tego w żaden sposób nie można skomentować. W ustawieniach mamy okrojony equalizer, który ogranicza się jedynie do biblioteki na telefonie. Już dosyć dużo chyba wiecie na temat iPhone'a 10S, ale nie wiecie jeszcze, jakie zdjęcia robi ten model, więc przekonajmy się. O aparacie w 10S można mówić dużo, dlatego i trochę sobie pogadam. Po pierwsze, mamy podwójny aparat główny, oba obiektywy to 12-megapikselowe jednostki. Pierwsza z nich ma szerszy kąt widzenia niż w 10. Jest optyczna stabilizacja obrazu, jasność na poziomie 1.8. Drugi obiektyw to teleobiektyw o świetle 2.4, czyli zauważalnie ciemniejszy niż pierwsza matryca. Również jest optyczna stabilizacja obrazu, to ważne, a zoom optyczny jest dwukrotny, co jest standardem w przypadku Apple. Aparaty przedzielone są nową diodą doświetlającą, której zadaniem jest optymalizowanie światła w kadrze tak, żeby nie było prześwietleń. Tyle w kwestii spraw technicznych, czas na zdjęcia. Podstawowym ukrytym narzędziem, które towarzyszy użytkownikowi, jest inteligentny HDR, czyli składanie kilku fotek w jedną, dzięki czemu rejestrowany obraz ma dużo lepszą rozpiętość tonalną, widać więcej szczegółów, które mogły bez tego być ukryte w czerniach. Działa to nadspodziewanie dobrze. Zdjęcia nocne. Apple bardzo dobrze poradziło sobie z czerniami, które są rozświetlone i jednolite, to na plus. O dziwo, widać, że przy wykorzystaniu zoomu optycznego telefon dosyć mocno próbuje wyrównać jasność do poziomu głównej matrycy, która jest dużo jaśniejsza i przez to wyskakują na zdjęciach szumy, to mniej fajne. Mając w kieszeni Mate 20 Pro, nie mogłem nie porównać fotek nocnych i jak widzicie, Huawei ze swoim trybem nocnym dosyć daleko w tyle zestawia iPhone'a 10S. Za dnia testowany model radzi sobie dosyć specyficznie, a dlatego, że barwy w tym modelu mogą wydawać się sprane w porównaniu do jakiegokolwiek innego smartfona. Z drugiej strony są przez to dużo bardziej naturalne i to mi się podoba. Nie ma cukierkowości, zieleń nie jest agresywna, ale za to kolory strasznie przekłamywane są w nocy, kiedy balans bieli na siłę próbuje wykluczyć ze zdjęć naturalną żółć. W pomieszczeniach nie ma problemu z rejestracją obrazu, ogólnie jest klasa. Aplikacja aparatu jest okrojona, to chyba mało powiedziane, biorąc pod uwagę, że mamy tylko tryb automatyczny, wideo, zwolnione tempo, panorama i kwadrat. Okej, jest jeszcze tryb portret, w którym możemy zrobić zdjęcie z rozmazaniem tła. Nie powiem, że jest to cud nowożytnej techniki, a teorie Stephena Hawkinga przy zdjęciach portretowych z nowego iPhone'a to nic nieznaczące wymysły, bo do ochów i jachów jest mi daleko. Niemniej efekt zazwyczaj jest dosyć poprawny, ale nie zawsze idealnie wycięty pierwszy plan będzie zachwycać. W automacie mamy dostęp do Live Photos, czyli do funkcji, która nagrywa urywek filmu przed wykonaniem zdjęcia, dzięki czemu fotki są lekko animowane, są filtry i na tym możemy zakończyć bajkę pod tytułem Zdjęcia w iPhone'ie 10S. Wideo nagrywane tym smartfonem to wow! I pokuszę się o stwierdzenie, że 10S ma najlepszą stabilizację optyczną, jaką możemy obecnie znaleźć w smartfonach. Slow motion również daje radę. Apple popracował nad selfie, bo w końcu to jedna z najbardziej podstawowych rzeczy, jaką robimy za pośrednictwem smartfona. Aparat o rozdzielczości 7 megapikseli ma zagwarantować nam najlepszą możliwą jakość selfiaków i tak w sumie jest. Trudno jest mi przyczepić się do nich, jest wszystko co potrzebujemy, dobre oddanie kolorów, świetna szczegółowość, celny bokeh, jakieś upiększanie, także nic dodać, nic ująć. Podsumowując, iPhone'a 10S będę bardzo dobrze wspominać z tego względu, że w 2018 roku jest to jeden z najlepiej działających smartfonów, które testowałem. Może nie jest najbardziej kompletnym urządzeniem z najbardziej zaawansowaną technologią, niemniej iPhone 10S jest urządzeniem, które może robić wrażenie i które będzie robił wrażenie, niezależnie jaki telefon poprzednio mieliście w swojej kieszeni. Także jeżeli macie ochotę wydać krocie na ten smartfon, bo nie ukrywajmy, nie jest on tani, to jak najbardziej mogę Was do tego zachęcić, ale pamiętajcie, że konkurencja też nie śpi. Jakie jest Wasze podejście do produktów Apple? Dajcie znać w komentarzu. Ja się z Wami żegnam, cześć i do następnego odcinka.